Witam w kolejnym filmie. U nas powoli zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. W tamtym tygodniu przyjechał do nas nasz nowy nabytek, który widzicie przede mną. Jest to siewnik do mikrogranulatu APV i dzisiaj zrobimy sobie jego rozpakowanie i też powiem, gdzie on będzie zamontowany. Tutaj przyjechał do nas cały komplet z okablowaniem, tylko że bez komputera. Dokładnie możemy zobaczyć siewnik pneumatyczny PS120. O. Jak niektórzy wiedzą, my już mamy siewnik właśnie APV 1, tylko że służy nam on do siewu poplonów. I tak, tutaj sobie odpakujemy ten. Może ja założę kamerę na głowę, będzie lepiej. Bierzemy się za rozpakowanie naszego siewnika. Zobaczymy, co mamy w środku. Tak, nie wiem, czy skończyłem mówić. Tamten siewnik, który mamy, APV, to jest ze zbiornikiem o pojemności 300 litrów. Tutaj mamy 100. Jedna folia zdjęta. Mamy wąż. Jest tu, pisze tutaj ile metrów? O, 25 metrów, ok. No. Co my tu mamy? Pudełko. Zobaczymy, co jest w środku. No, za wiele tutaj nie ma. Nie wiem, co to jest. Dobra, nieważne. Okej. Dobra, tniemy. Malutki jest w porównaniu do tamtego. No ale to dobrze, bo chodzi też o to, żeby on nam się zmieścił na siewniku do kukurydzy. Żeby uważać na kabel PS120 M1 MG. Dobra. Tu też on jest przystosowany do mikrogranulatu. To znaczy, z tego, co nam mówił sprzedawca, on jest jakoś doszczelniony czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Będziemy mieli porównanie do tamtego, co mamy zamontowane na talerzówce. Komputer mamy jeden. Jest zamontowany w tej chwili w 900-ce. Ale siał będę chyba 800-ką, więc komputer się tylko przełoży i się podłączy kabelek. Kabel jest, z tego co widzę, taki sam jak, no musi być taki sam, bo inaczej byśmy się nie podłączyli. W sumie to nie ma tutaj za wiele co pokazywać, bo to jest prosta maszyna. Tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy. Zobaczymy. Aktywacja gwarancji wewnątrz. Widzę, że jest waga. Jest waga, dobrze. Fajnie, zobaczymy, czy działa. Nie no, musi działać, jak są baterie. Nie będę na razie tego składał, bo jeszcze nie robimy próby kręconej. Ok, zobaczymy, co tam mamy dalej. Waga. Jakieś tulejki na wałek wysiewający chyba. I tutaj coś jeszcze jest. Tu chyba są wałki wysiewające. A nie, książki są.
Tu tylko jeden wałek jest wysiewający, ten co jest zamontowany pewnie. On chyba będzie tutaj. Zobaczymy sobie, jak on wygląda. Tutaj w zestawie jest specjalny klucz do odkręcenia obudowy, żeby nie szukać. O. Dobra, ściągniemy sobie pasek. Taki śmieszny. I tutaj jest nakrętka. Zobaczymy, jak wygląda wałek wysiewający do mikrogranulatu. O, o, jeszcze jest jedna śruba na dole. Okej. O. Teraz weź to wyciąg. No. Chyba jednak trzeba z tamtej strony. A tu jest ta tulejka, co była w tamtym pudełku. Z tamtej strony chyba nie będzie takiego łatwego dostępu. Tak, tutaj już jest inaczej. Nie mamy czujnika poziomu napełnienia. W tamtym mamy. Niestety tutaj będzie się musiało obejść bez. No i co? Nie zobaczy wałka wysiewającego. No czekajcie, coś wychodzi. O, jest. Jest wałeczek. Tak wygląda wałek wysiewający. No i co? W sumie to nic tutaj wiele szczególnego nie ma. Tu na końcu jest uszczelka. Także składamy i będzie trzeba się brać za albo kupienie mocowania na siewnik, albo samemu coś wykombinujemy. Ostatnio też, znaczy nie ostatnio, tylko kiedyś pod filmem jeden widz pytał, dlaczego kupiliśmy do talerzówki siewnik APV, a nie ten, nie pamiętam jak on się nazywa, ale ten Unia też ma własne siewniki do siewniki poplonów po prostu. I widz pytał, dlaczego nie kupiliśmy siewnika z Unii. Chyba dlatego, że APV po prostu ma lepsze wyposażenie i wydaje nam się, że jest po prostu chyba bardziej dokładny niż ten z Unii. No i w sumie jesteśmy po roku używania siewnika APV zadowoleni. Nie mamy też porównania do tego z Unii. I co mogę powiedzieć, no. No, muszę to założyć. Pod koniec filmu też przejdziemy do nasion kukurydzy, ale to już powiem w późniejszej części tego filmu, co i jak i o co mi chodzi. Idę nabrać ziemi do naszego doświadczenia i za chwilę wam powiem, o co mi chodzi. Otóż przyjechały do nas nasiona kukurydzy z Ukrainy i jeśli ktoś oglądał filmik na stronie to tam panowie mówili, że nigdzie na etykiecie nie jest podana siła kiełkowania tych nasion. I mówili, że mieli takie nasiona też w ubiegłym roku. Ja to już mówiłem na moim ostatnim filmie też o tym. I
też nie widziałem na etykiecie siły kiełkowania, więc zrobimy doświadczenie, sprawdzimy sobie siłę kiełkowania ze 100 nasion, tylko muszę nabrać ziemi i będziemy mniej więcej chociaż dla siebie wiedzieć, jak to wygląda. Zacięła mi się kamera, jak liczyłem nasiona, ale powiem wszystko jeszcze raz. Teraz kamerę trzymam w ręce, żeby cały czas ją widzieć. Mam nabraną ziemię. Na Facebooku, na profilu Rola Wielkopolski, panowie też dostali nasiona z Ukrainy, gdzie nie jest nigdzie napisane, ani przedstawiciel handlowy, który im to sprzedał, nie podał im do tej pory chyba siły kiełkowania. My też się jeszcze skontaktujemy z naszym przedstawicielem, który nam to sprzedał, odnośnie tego, jaka jest siła kiełkowania, bo chcielibyśmy się też dowiedzieć odnośnie tych nasion. Ale też zrobimy własne doświadczenie. Wybierzemy 100 nasion z jednej paczki. Ja już mam tutaj policzone. Tutaj jest dokładnie 100 nasion, które posadzimy w tym pojemniku i za kilka dni będziemy wiedzieć, jak to kiełkuje, jak to rośnie i ile tego urośnie. Temperatura, jaką mamy, to jest około 15 stopni, ale i tak weźmiemy to wszystko do domu. Też wiadomo, żeby nie było za ciepło, będzie to leżało w takim miejscu, żeby było maksymalnie 10 do 15 stopni. Podlejemy to wszystko ładnie i będziemy, przynajmniej dla siebie, znać siłę kiełkowania. Także zapraszam was do obejrzenia filmiku na Facebooku, na profilu Rola Wielkopolski, żebyście zobaczyli sobie, jak oni to tam opowiedzieli. My też ogólnie nie chcieliśmy, żeby przyjechały do nas nasiona właśnie z Ukrainy. No ale co możemy zrobić? Także ja to te nasiona umieszczam w ziemi za chwilkę i myślę, że w niedługim czasie, w przyszłym tygodniu albo dalej, będziemy sobie sprawdzać, co z tego urosło. Do następnego, cześć.